porozmawiamy z uczestnikami wyjątkowego konkursu Patria Nostra. Dzisiaj finał trzeciej wielkopolskiej edycji tego konkursu. Takie wizualizacje i takie filmy przygotowali polscy uczniowie z Polski i z zagranicy uczestniczący w konkursie Patria Nostra. Tematyka dotyczy ważnych wydarzeń z historii kraju. Młodzi ludzie angażują się w realizację filmów, więc to samo w sobie jest przygodą. Mimo że ich dzieła są krótsze niż minutę, kosztowały młodzież dużo pracy. Często musieli improwizować. Z początku mieli scenariusz, ale kiedy przyjechaliśmy na to miejsce, wszystko zmieniło. Uczniowie wybierali jeden z trzech zaproponowanych przez organizatorów tematów. Drużyna Ani przygotowała animację o bitwie pod Grunwaldem. Taka bitwa, która bardzo jest ważna dla Polski, dla każdego człowieka. Młodzi filmowcy z Litwy, Białorusi, Kazachstanu i Ukrainy, którzy przyjechali do Poznania, odwiedzili Poznański Ośrodek Telewizji Polskiej, aby zobaczyć kulisy dziennikarskiej pracy. Praca z kamerą, mikrofonem czy telewizyjna reżyserka. To tylko jedna z atrakcji, która została przygotowana dla młodzieży zza wschodniej granicy. Polska wywarła na nich niesamowite wrażenie. Zwiedziliśmy kolebkę państwa polskiego, czyli Ostrów Tumski, katedrę na Ostrowie Tumskim z grobami polskich władców. Takie wycieczki dla polskiej młodzieży mieszkającej na wschodzie Europy lub w Azji to powrót do kraju, z którym wiążą przyszłość i są mocno związani. I szanowni państwo, kolejni goście w naszym studiu, uczestnicy konkursu Patria Nostra. Prezentacja dzisiaj będzie wyjątkowa, bo wyjątkowi goście. Emilia Raczko z Wilna, witam cię serdecznie. Anna Maria Żak z Lwowa, witam serdecznie. Julianna Nawarko, Pińsk, to zdaje się z Białoruś. Dzień dobry. I pan Daniel Zatorski, nauczyciel ze szkoły w Astanie, a to z kolei Kazachstan. Dzień dobry. Drugi koniec świata z naszej perspektywy. Witamy bardzo serdecznie. Wszyscy uczestniczycie w konkursie Patria Nostra. Jak wam się podoba w Polsce? Anno, od dawna jesteście? Jesteśmy już od soboty. Jest tutaj fajnie. Bardzo podoba się. A co zdążyłyście do tej pory zobaczyć? Dużo czego. Chodziliśmy w muzeum, byliśmy w kino, czyli tak. Czyli dużo, sporo atrakcji, ale przede wszystkim ten konkurs, jak przypuszczam. Czy przy tym konkursie, Emilio, było dużo stresu? To było stresujące, takie duże wyzwanie? No raczej, że nie tyle, ile stresu, ile trzeba było włożyć pracy. I dużo czasu na to poświęcić. A jaki wy mieliście temat? Janusz Korczak. To lekarz, który opiekował się dziećmi, sierotami, dziećmi. I ich los był bardzo okrutny, bo wszyscy zginęli, i dzieci, i nauczyciele. I także ten Janusz Korczak. I napisał książkę Król Maciej I. No i film, jak rozumiem, się spodobał, bo trafiliście tutaj do Polski, do konkursu. Mam nadzieję, że tak. Julianna z kolei przyjechała z Pińska, z Białorusi. Co było tematem waszej pracy? Tematem mojej pracy była biografia Teresy Grodzińskiej. To bohaterska sanitariuszka, która pomagała ludziom podczas wojny za niepodległość. I tak samo wybrałyśmy ten temat, ponieważ w tym roku jest rocznica stulecia za odzyskanie niepodległości polskiej. Mm-hmm. Fantastyczna sprawa. A skąd w ogóle na Białoruś dotarła informacja o tym, że jest taki konkurs, można wziąć w nim udział? No, ale mamy na Białorusi w Pińsku polską szkołę, która współpracuje z niektórymi miastami w Polsce i z jednego drugiemu przekazały, że jest taki ciekawy konkurs, że możemy wziąć udział. Ten konkurs był adresowany do przede wszystkim, szanowni państwo, do uczniów polskich szkół, ale także do polskiej młodzieży z Litwy, Ukrainy, Białorusi i Kazachstanu. Z Kazachstanu jest pan Daniel. Panie Danielu, jak
tego typu konkursy mówiące jednak o polskości, o tradycjach, o patriotyzmie działają na Polaków mieszkających bardzo daleko? No przede wszystkim muszę powiedzieć, że takie konkursy są niezwykle potrzebne, ponieważ wiedza dotycząca historii Polski z polskiego punktu widzenia jest moim zdaniem w Kazachstanie i przypuszczam, że na całym terytorium postsowieckim niedostateczna. Moja grupa realizowała prezentację na temat takiego mało nawet znanego epizodu w Polsce, a mianowicie bitwy pod Zadwórzem. To jest bitwa z czasu wojny polsko-bolszewickiej, nazywana zresztą polskimi Termopilami. Temat niezwykle interesujący, gdzie Orlęta Lwowskie, młodzi ludzie przede wszystkim walczyli z ogromną nawałą bolszewicką, no i praktycznie wszyscy zginęli. Muszę powiedzieć, że jakby znajomość takich faktów jest no, znikoma na wschodzie i jest duże zainteresowanie. Zwłaszcza, że nagrody też w konkursie są, przyznam szczerze, bardzo atrakcyjne. W Polsce dostęp do źródeł historycznych jest niemal nieograniczony. Można pójść do fantastycznie zaopatrzonej biblioteki uniwersyteckiej i wziąć wszystko, co się chce. I jak to wygląda w Kazachstanie? No, dzięki temu, że żyjemy w globalnej wiosce, mamy dostęp do internetu i praktycznie do wszystkich materiałów, które są zdigitalizowane, również biblioteki. Także tutaj korzystaliśmy głównie z internetu. Czy myślicie o tym, żeby kiedyś wrócić do Polski? Czy udział w tym konkursie jest takim sprawdzeniem się? Chcę w przyszłości wrócić do Polski, ponieważ chcę studiować w Polsce i na pewno zostać tutaj, żeby żyć, pracować. Udziały w takich konkursach, jak ten organizowany właśnie teraz, dzisiaj mieliśmy galę, konkurs Patria Nostra, to pomaga w takim przybliżeniu do ojczyzny? No tak. Po pierwsze, że jak pan powiedział, że to konkurs historyczny, to trochę historii zawsze będzie dobrze znać. Coś nowego, ciekawego. Szanowni Państwo, dawno tak międzynarodowo nie było w naszym studiu, zatem raz jeszcze Anna Maria Żak z Lwowa. Bardzo dziękuję za obecność w naszym studiu. Emilia Raczko z Wilna, Julia Nawarko, Pińsk, Białoruś, pan Daniel Zatorski, nauczyciel w szkole w Astanie, Kazachstan. Bardzo dziękuję. Dziękuję również Państwu.